Czyli w tej białej będzie, ale macie numery. Wy jesteście numerem jeden, wszyscy. Jeden. Wy jesteście numerem dwa. Dwa. Wy jesteście numerem trzy. Trzy. I teraz o co chodzi? Będziecie prowadzili piłkę w tej strefie, jak usłyszymy numery jeden, jedynka. To wszyscy z jedynki biorą piłkę, jedynka tę piłkę. Biorę, mijam znacznik, tutaj sobie mijam ten znacznik, mijam. Prowadzę wszyscy, obojętnie z którego znacznika. Mijam znacznik, mijam. Tamten mijam i wracam. Rozumiemy? I teraz tak. Co nie biegają, prowadzą normalnie piłkę. Rozumiemy to? Tak. Tak, czy nie? Tak. Zrozumiałeś to? Tak. Dobra. Czyli mamy trzy numery i biegamy drużynowo. Biegamy tak, żeby jeżeli... Aha, mówimy się, że biegamy w prawą stronę. W tą stronę będziemy biegać. W prawą stronę wszyscy. Dobrze? Prowadzimy dalszą nogą do wewnątrz. Czyli będziemy prowadzili tylko prawą nogą. Dobra, idziemy. Chodzimy. Nie patrzę na piłkę. No, chodzimy. Tak, prowadzimy piłkę. Tak. Trójki! No, już trójki, a one tutaj chodzą. No, nie rozumiemy tego. No. Ale następna osoba z tamtego znacznika, następna z tamtego i dwie mogą być z jednego. A wy wszyscy poszliście do jednego znacznika. Czy to rozumiecie? Nie, że do każdego. I teraz Kuba, jeżeli Kuba był na tym znaczniku, prowadził prawą nogę tam, aż tutaj i wchodzi do środka. Jeżeli ty byłeś przy tamtym znaczniku, prowadzisz koło sali i z tamtego znacznika wracasz do środka. Rozumiemy to? Czy nie? A to jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, piłka w ręku. I teraz tak. Chodzimy. Słuchajcie, co ja robię. Powiem sobie, przyjmuję piłkę, podeszło. Tak. Prowadzę piłkę tutaj. To. I prawa. Myślenia. Trzeba myśleć. Co się robi?
Jak powiedziałem dwójkę, to nie wszyscy idą w jednym kierunku i idziemy w prawą stronę. Czyli jedna osoba idzie tu, druga tu, trzecia tu, czwarta tu, może być piąta, bo dwie osoby mogą być w jednym. Jak widzę, że już kolega idzie tu, dwie, no to ja muszę sobie znaleźć tylko dwój. Chwilę, możecie poczekać. To jest 30 sekund, którą będę tłumaczył. Czyli ja prowadzę prawą nogą. Jak ja będę prowadził prawą nogą i widzę, że kończycie równo, to będzie następna osoba. Żeby to było płynne. Kończy dwójka, zaczyna na przykład trójka. Kończy trójka, zaczyna jedynka. Rozumiemy? Tak. Ale ja patrzę na was, czy wy myślicie. Bo później będziemy się kręcić w drugą stronę. Rozumiecie to? Nie mogę iść w lewo. Jak to masz na imię? Wojtek. Wojtek szedł w lewo. No mówię, w prawą stronę się poruszamy. I potem jak zacząłem tak, to tam kończę. Zacząłeś tak, to tam, gdzie zatrzymasz, tam kończysz. Nie chodzicie równo w tych samych miejscach. Bo jeden zacznie tam i tam kończy, tak? Drugi zacznie z tej strony, to będzie tam kończył. Rozumiemy to? Tak. Dobra, rozumiem. Musisz tu Oh.